No i tam spotkało mnie coś bardzo nieprzyjemnego, to znaczy dowiedziałem się, że codziennie będzie msza święta. No i tak zastanawiałem się, co z tym zrobić, no ja stwierdziłem, że nie doczytałem, nie dosłuchałem, no to dobra, będę chodził na tę mszę świętą. Stałem pod chórem gdzieś, tak z twarzy na pewno niezadowoloną. I to po tygodniu dotarło do mnie i zauważyłem dziwną rzecz, że ci ludzie chyba w tym kościele, oni chyba na serio. Oni chyba serio. Ja rozumiałem, że to jest jakaś religia, że czegoś trzeba się trzymać, jakąś nadzieję trzeba mieć. No to sobie ludzie tak umówili się tak, że umówmy się, że tak to będzie wyglądało, nie? Ale oni na serio. I to mnie trochę poruszyło, to początek. I zaczął się proces, jakiś długi proces, chyba roczny, dwuletni proces nawracania się.